Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Lachowicz. Zapraszam Was na Broda Talk, czyli subiektywnie i emocjonalnie o zdrowiu, treningu, diecie, szczęściu i sztuce życia z PESEL-em, który zaczyna się na 7. Pamiętajcie, że młody człowiek może znać zasady, ale tylko stary zna od nich wyjątki. Cześć. Dziś po raz kolejny w Broda Talk spotykam się z Kubą Mauriczem, jednym z najbardziej znanych polskich dietetyków. Kuba to skarbnica wiedzy. Nie tylko tej dietetycznej, ale również treningowej, lifestyle'owej i wszelkiej zdrowotnej. Do tego mówi barwnie, pewnie i prosto z mostu. Innymi słowy, Kuba się w tańcu nie p***li. Specjalnie dla Was, no i trochę dla mnie, przez najbliższą godzinę z kawałkiem Kuba wyprodukuje audioprzewodnik po suplach 2023. Dowiecie się, jakie piguły łykać, czy warto jeść kiszoną kapustę i na czym polega klątwa maratończyka. Niestety jest sporo też preparatów, które oferują nam, powiem to, no to jest Broda Talk, tu się niczego nie boimy, gówno w papierku po cukierku. Że probiotyki to najprościej ujmując generatory zdrowia i po prostu to, czy my jesteśmy zdrowi czy chorzy, w ogromnej części zależy właśnie od tego, jak mamy zbudowany mikrobiom. Bardzo często przecież u wegan jest właśnie anemia i powiązana z tym również otępiałość umysłowa. Moi drodzy, po raz kolejny, tak zacząłem z kopyta, ale tak to już robimy na Broda Talk. Po raz kolejny Kuba Mauricz. Kuba jest znanym Wam wszystkim, jak sądzę, dietetykiem, myślę, że najbardziej znanym dietetykiem w Polsce i nie bez przyczyny. Człowiek, który ma głowę dietetyką napakowaną. Spotykamy się dziś po to, żeby porozmawiać o suplach, a właściwie dzisiaj będziemy konstruować dla Was przewodnik po suplementach. Przewodnik 2023 według Kuby. Sorry Kuba, ja już tak wszedłem w ten flow, bo jestem tym mocno podjarany, ale dam Ci chwilę przestrzeni, żebyś powiedział cześć i żeby ludzie mogli Cię usłyszeć. Dobrze, dobrze. Dobra, to Kuba tak, Kuba się odezwał, więc wiecie, że tam po drugiej stronie jest, więc ja dokończę ten moje początkowy small talk. W związku z tym tak, dzisiaj dzięki Kuba jeszcze raz za znalezienie czasu. Jesteś osobą bardzo zajętą, więc jesteśmy tam wciśnięci pomiędzy Twoje live'y i wyjazdy do Dubaju. I dzisiaj bez filozofii, twarda, konkretna wiedza, mililitry, miligramy, chemiczne wzory, protokoły. Każdy bierze kajecik i notuje. I dzisiaj robimy takiego podcastowego Hubermana. Ty oczywiście jesteś tym Hubermanem, ja tylko jestem moderatorem tej dyskusji. I przyznam się, że kierują mną bardzo płytkie pobudki. Ja robię ten podcast w dużej mierze dla siebie, bo ja sam chcę wiedzieć, jakie suplementy mam do cholery brać. W związku z tym przewodnik 2023 po suplach według Kuby Mauricza. Ja tylko jeszcze powiem, dlaczego 2023, bo ta wiedza się jednak bardzo często zmienia, trzeba ją aktualizować. W związku z tym mówimy, jak jest dziś, zarówno jeśli chodzi o stan wiedzy, jak również jeśli chodzi o stan dostępności rynkowej i tak dalej. I dlaczego według Kuby Mauricza? No bo po drugiej stronie siedzi Kuba, a w dietetyce, to jak w medycynie, zdań i perspektyw jest dużo, nauka jest bardzo, bardzo młoda, bardzo, bardzo rozwojowa, w związku z tym ja przyjmuję taką zasadę, trzeba znaleźć sobie dobrego fachowca, któremu człowiek zaufa, posłuchać, zanotować, połknąć pigułę. Kuba. Po tym moim wstępie, może niepotrzebnie długim, pytanie pierwsze. Tak, żebyśmy ustalili trochę taki punkt początkowy. Czym są suplementy diety i po co nam one w ogóle są? Dlaczego w ogóle mówimy o tych suplementach? Dlaczego one są ważne i czy są ważne? I czy możemy, albo inaczej, czy powinniśmy je wyeliminować z naszego życia? Albo dla tych, którzy tych supli nie biorą, dlaczego powinniśmy je do naszego życia wstawić? I gdzie jest ten punkt równowagi suple versus normalna dieta. Tak w krótkich żołnierskich słowach, żebyśmy dzisiaj wszystko zdążyli przegadać. Wiesz co, tak cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie przede wszystkim z tej strony Kuba Mauricz. Dziękuję Michałowi za takie obszerne omówienie tego tematu i przedstawienie mojej sylwetki. Tutaj muszę na dzień dobry troszeczkę namieszać, dlatego że ja nie chcę mówić, że mam przypiętą pomadkę mąci wody czy kontrowersyjnego dietetyka. Ja osobiście określiłbym się bardziej mianem dietetyka myślącego i dietetyka, który faktycznie umie
łączyć kropki, więc taki analityczny umysł to jest moja mocna strona. I tutaj na dzień dobry muszę wam chyba, drodzy słuchacze, namieszać nieco na temat właśnie definicji suplementów diety, bo definicji w Dzienniku Ustaw, bo jest coś takiego jak bezpieczeństwo żywności, żywienia, tak, i tam te wszystkie ustawy, formuły i adnotacje są zawarte. To jest taka definicja, że suplementy diety to produkty w formie proszków, kapsułek, pigułek i tak dalej, które mają być z założeniem uzupełnieniem normalnej diety, która z wielu względów może być deficytowa. Tak? Możemy mieć niedobory witaminy D, o czym się bardzo mocno trąbi, możemy mieć deficyty witamin grupy B, a więc wysoki poziom homocysteiny, tak zwanego cholesterolu XXI wieku, bo wiemy, że niestety, tak jak przez wiele, wiele dekad obarczano ten cholesterol o kłopoty sercowo-naczyniowe i o pozostałe kłopoty dotykające naszego zdrowia, tak teraz wiemy, że właśnie ta nauka się zmienia i wiemy, że ten cholesterol wcale nie jest tak zero-jedynkowo ujęty, że wysoki to zły, a niski to dobry. Z drugiej strony homocysteina ma też wpływ na depresję, na pogorszenia naszej koncentracji i nastroju, a wiemy, że to jest ogromny kłopot, zwłaszcza ostatnich, myślę, 5 czy 10 lat. No więc ta definicja po prostu się zmienia. Też nie chcę tak mówić, że suplementy są uzupełnieniem normalnej diety, bo części z tych produktów po prostu my normalną dietą nie uzupełnimy. Tutaj mowa chociażby o bardzo intensywnie rozwijającym się rynku mikrobiologicznym, tak? Czyli mówimy tutaj o probiotykach, o probiotykoterapii, o preparatach probiotycznych i to jest coś, co powraca po prostu jak bumerang do nas, czyli gdzie nie puścisz, czy to jakiegoś podcastu, czy rozmowy na YouTubie, czy w telewizji śniadaniowej, to widzisz, że pojawiają się komentarze. A tam te chemiczne kapsułki, pigułki, ja tam jem kiszonki, jem sobie jakieś jogurty, kefiry i tak dalej, i tam mam probiotyki. No nie, dobry człowieku, napoje probiotyczne i kiszonki mają faktycznie te grupy bakterii Lactobacillus, czyli te, które wytwarzają kwas mlekowy, ale to nie jest równoznaczne z preparatem probiotycznym, który ma właściwości szczepozależne. Mówiąc po ludzku, masz dany preparat probiotyczny, który pomaga ci na jednostkę X, Y albo Z. Dlatego mamy preparaty na odporność, preparaty na biegunkę, preparaty na zaparcia, preparaty na zdrowie skóry i tak dalej, na jakieś tam uporządkowanie odpowiedzi autoimmunologicznej, czyli są na przykład też preparaty, które mogą być celowane w takie jednostki jak Hashimoto, atopowe zapalenie skóry i tak dalej, a część po prostu tych preparatów nie zda egzaminu. Więc tutaj mówiąc wprost o tej definicji, no to ona jest ciutkę kulejąca. Myślę, że faktycznie w związku z biegiem czasu trzeba by ją troszeczkę po prostu wydłużyć i uzupełnić, tak samo jak podział suplementów diety, bo Instytut Żywności i Żywienia też wydał takie oświadczenie dotykające tego właśnie, jak kategoryzujemy suplementy diety. I możemy je podzielić ze względu na skład, jak preparaty aminokwasowe, preparaty kwasów tłuszczowych, preparaty zawierające witaminy, składniki mineralne i tak dalej, ekstrakty roślinne. I to jest z wierzchu okej. Tak samo jak preparaty ujęte na cel, czyli na poprawę koncentracji, na odbudowę czy też wspomożenie stanu zdrowia włosów, skóry i paznokci, preparaty dodające energii, preparaty nasilające spalanie tkanki tłuszczowej, preparaty budujące masę mięśniową, preparaty ułatwiające zasypianie. Znowu, tych kategorii funkcjonalnych czy też składowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, natomiast moim zdaniem i tak nie rozwiązuje to takiej podstawowej kategorii, czyli który preparat mógłbym ocenić jako dobry i który preparat uznaję jako tak naprawdę podstawową opiekę zdrowotną, a który jako specjalistykę, czyli w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mówimy właśnie o tych kwasach omega-3, mówimy o witaminie D, mówimy o witaminach grupy B, mówimy o probiotykach, natomiast są też preparaty typowo na koncentrację właśnie, ułatwiające zasypianie, na wspomożenie libido, czy też pozostałe kwestie, więc to jest taka śliska kwestia i niestety też bardzo często otrzymuję takie pytania, zresztą ostatnio w naszej poprzedniej rozmowie, tak, dotykającej właśnie tego, w jaki sposób moglibyśmy ująć te tematy właśnie suplementacji w klubach fitness, jak branża fitness postrzega te suplementy, to powiedzieliśmy sobie, że niestety jest sporo też preparatów, które oferują nam, powiem to, no to jest broda, to kto się niczego nie boi, gówno w papierku po cukierku, czyli jest piękne opakowanie, piękny opis, piękne reklamy, social media po prostu pulsują aż od tego, jaki to jest wspaniały preparat, a jest tam po prostu robienie ludzi wywała na takiej ogromnej marży za produkt, który można kupić za 1/3 ceny i też jest tej samej jakości, ale ktoś mówi, że odkrył po prostu cudowny produkt, naukowcy klaszczą i tak dalej, że dosłownie świeżo wyszło badanie, a oni już to zapakowali w kapsułki i nam podają. Także niestety świadomość ludzi, ale nie tylko pacjentów, nie tylko takich zwykłych kowalskich, którzy są właśnie konsumentami i łykają te kapsułki, ale niestety z przykrością muszę powiedzieć, że także trenerów personalnych i dietetyków, wydaje mi się, że w ostatnich 5-6 latach ta świadomość bardzo mocno się zwinęła, a nie rozwinęła. Dlatego uważam, że zawsze w każdym momencie rozmowa o tych suplementach, czym one są, jak to można odróżnić, czy suplement jest gorszy od leku, tak, jeżeli mówimy o witaminie D jako lek i witamina D jako suplementy diety, czy to jest gorsze, co się z tym wszystkim dzieje, no to warto o tym na każdym kroku porozmawiać. Super. Dzięki, Kuba, za ten wstęp. Ty kilka tematów poruszyłeś. Ja tu jestem głównie po to, żeby grzecznie słuchać
i ewentualnie parafrazować to, co ty powiedziałeś, bo mówisz faktycznie bardzo dużo, tam jest masa, pojawia się pojęć, masa pojawia się nazw. W związku z tym ja będę dla ciebie trochę takim lustrem, na ile normalny słuchacz z tego coś sensownego wyłapał. Ja rozumiem, że starając się to zgeneralizować, to co powiedziałeś, to jest to, że suplementy to oczywiście z jednej strony uzupełnienie tych deficytów w naszej diecie, które tam się z wielu powodów pojawiają i nie wchodząc w to głębiej, one u 99% zjadaczy chleba, one są i zawsze tam będą, bo no taka jest nasza dieta, ale nie tylko. Jest ta druga grupa suplementów, znaczy jeżeli już mamy to koniecznie dzielić na grupy, która w naszej diecie nigdy się nie pojawi, bo to są rzeczy, które mają nas po prostu opracowane produkty, które mają nas wzmocnić i przystosować do nowych wyzwań, nowych czasów. Czyli ja bym, dla mnie to jest podobne trochę do tej klasyfikacji, którą wspomniany już Huberman stosuje, czyli ta taka baza, tam gdzie mamy deficyt, tam gdzie jest, kolokwialnie rzecz mówiąc, dziura, no to trzeba ją zalepić i tam jest B-kompleks i tam jest witamina C i tam jest witamina D bądź cynk i ta cała druga, ten cały drugi obszar, taki trochę superhuman, tam gdzie potrzebujemy czegoś ekstra, to też jest przestrzeń na suplementy, które są i które mogą dać nam ten ekstra boost w czasach, które tego ekstra boostu wymagają. Tak to mniej więcej złapałem. Myślę, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, czyli jakość suplementów, to będzie jeszcze przestrzeń na to, żeby podbić. W związku z tym myślę, że jasny jest ten statement na początku, że suplementy diety w naszych czasach są koniecznością do takiego zdrowego, pełnego życia. Ta klasyfikacja, ten podział, jaki jest, ten taki wikipediowy czy urzędowy, powiedziałeś, tak jak ty byś uważał, że to należy podzielić, to też już mamy. No i teraz przejdźmy chyba do tego, co najbardziej jest ciekawe dla wszystkich, czyli w jaki sposób dobrać suplementy pod siebie. Na co wpierw popatrzeć, jak się samo zdiagnozować, bo oczywiście pogadamy też o tym, jak w jaki sposób skorzystać z pomocy fachowca. Jak się samo zdiagnozować, jakie zrobić kolejne kroki? Wiesz co, samo diagnozą to może być troszeczkę ciężko, ogólnie z tego powodu, że najczęściej ta świadomość zdrowotna ludzi, pacjentów jest zdecydowanie mniejsza, niż byśmy chcieli. Był taki fajny okres w dietetyce, ja bym to ujął w ramy takie czasowe 2012-2017, gdzie bardzo dużo osób naprawdę przeszło z takiego, jak to mój kolega kulturysta powiedział, ludzie już nie chcą tylko wyglądać, tylko ludzie chcą przede wszystkim być zdrowi, czuć się dobrze, a przy okazji chcą dobrze wyglądać, tak? Czyli zmieniła się wtedy ta kulturystyka i te piwniczne siłownie właśnie na kluby fitness, gdzie ludzie chcieli być właśnie mobilni, stabilni, chcieli trochę spłaszczyć brzuch, może niekoniecznie mieć kratę, ale chcieli mieć płaski brzuch i bez dolegliwości bólowych móc sobie zawiązać buta i tak dalej. I wtedy właśnie bardzo fajnie pojawiły się duże popyty na produkty tej podstawowej opieki zdrowotnej, czyli przestaliśmy postrzegać suplementację w tej kategorii, w cudzysłowie, koksiarskiej, czyli kreatyna, BCA, białka serwatkowe i tak dalej, tylko zaczęliśmy przede wszystkim patrzeć właśnie na jakiś ekstrakt roślinny, na tak zwane adaptogeny, jak ashwagandha, jak lion's mane, czyli soplówka jeżowata. I wielu osób wiedziało, że dobra, to jest na stres, to jest na wysypianie się, to jest na koncentrację, to jest na pamięć i tak dalej, na jakieś podstawowe elementy. Więc ja bym powiedział, że przede wszystkim my musimy ująć jakby wprost przekaz, że jesteśmy bardzo mocno wyjałowieni, zarówno pod kątem stosowania niestety nadmiernej farmakoterapii. Mówię tutaj o antybiotykach, o szerokim spektrum działania, no bo każdy, kto miał zapalenie oskrzeli, płuc czy anginę, na pewno pamięta takie preparaty jak Duomox czy Augmentin, a więc preparaty, które zawierają amoksycyklinę z kwasem plebulonowym, czyli substancje, które de facto są taką bombą atomową zrzuconą na Hiroshimę, a tą Hiroshimą jest nasz mikrobiom, czyli nasze żywe kultury bakterii. Okay. Dlatego też w tym przypadku możemy powiedzieć, że dbałość o nasze jelita to jest podstawa, głównie z tego powodu, że już 10-12 lat temu naukowcy stwierdzili, że nasz mikrobiom to jest tak naprawdę organ bakteryjny, albo też padły takie określenia jak cud immunologiczny, czyli zobacz, zaatakuje nas taka bakteria, jakiś tam paciorkowiec powiedzmy, nie? I my mamy, wiesz, gorączkę 40 stopni, boli nas nawet przełykanie śliny, mamy kaszel z pluwociną, jest masakra, natomiast w naszym jelicie grubym mamy około 1,5 do 2 kg bakterii, z którymi nasz organizm totalnie nie walczy. Mało tego, te tak zwane właśnie bakterie komensalne, prozdrowotne, one wywołują tak szeroki wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, że programują naszą jaźń, a więc bardzo często mówi się o tym, że probiotyki są właśnie antydepresyjne, ale w takim dobrym rozumieniu, tak? Czyli chronią nasz
enteryczny układ nerwowy, czyli ten układ łączący nasze jelito bezpośrednio z mózgiem przez nerw błędny, po to, abyśmy my mogli dobrze funkcjonować. Mało tego też, zobacz, niektórzy sportowcy, a nawet jak się dobrze rozgadasz, to po znajomych możesz usłyszeć takie statementy, takie oświadczenia, że ktoś mówi, że już wcześniej trochę mu kulało samopoczucie psychiczne, był poddenerwowany, był bez sił, miał taką anhedonię, nic mu się nie chciało, był poirytowany, zastanawiał się, czy miał depresję, aż przyszła infekcja i po antybiotyku mówili, że tak naprawdę to samopoczucie psychiczne spadło jeszcze bardziej w dół. Dopóki nie rozpoczęli probiotykoterapii, dopóki te 2-3 miesiące, czyli ten minimalny czas przyjmowania probiotyków nie minął, no to tak naprawdę to samopoczucie było trochę jak zbity pies. Więc tutaj jest właśnie ta chyba definicja tej podstawowej opieki. Ja osobiście uważam i nie jestem osamotniony w tym, ja tutaj tak naprawdę mówię inaczej, podnoszę z podłogi to, co po prostu już wiele innych mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie osób powiedziało, że probiotyki to najprościej ujmując generatory zdrowia i po prostu to, czy my jesteśmy zdrowi czy chorzy, w ogromnej części zależy właśnie od tego, jak mamy zbudowany mikrobiom. Okay. Dlatego, że bierze się to też z takiej dosyć prostej, no może nie dla każdego, ale prostej sytuacji, że my mamy w naszym organizmie takie trzy elementy składowe. Mamy prebiotyki, probiotyki i postbiotyki. I teraz prebiotyki to są te elementy żywności, które karmią nasz mikrobiom. Czyli można powiedzieć, jeżeli nasz mikrobiom, nasze żywe kultury bakterii, te probiotyki to są żołnierze, a jelita to koszary, no to ten żołnierz musi jeść owsiankę, żeby być po prostu zdolnym do walki, do ćwiczeń i tak dalej, żeby bronić tych właśnie koszarów, czy też państwa całego, jakim jest nasz organizm. No więc te prebiotyki to są elementy, które po prostu podkarmiają mikrobiom, umożliwiają jego namnażanie i prawidłowe funkcje. Dlatego często mówi się o tym, że jedzmy te warzywka, jedzmy owoce, jedzmy grzyby, jedzmy pełne ziarno zbóż, jedzmy orzechy, nasiona i tak dalej, czyli wszystkie te elementy, które zawierają błonnik. Nawet dodanie sobie siemienia lnianego do tej owsianki, czy do nawet pire ziemniaczanego jest dobrym sposobem na to, jak możemy te parę gramów błonnika podrzucić i jak po prostu zwiększyć namnażanie naszych probiotyków. Ale taki żołnierz je owsiankę, czyli probiotyk je prebiotyk i z tego wszystkiego żołnierz robi postbiotyk. To, co jest tym postbiotykiem i tak dalej, to jak ten żołnierz to przemetabolizował, to już zostawmy. Natomiast faktycznie postbiotyki to są te elementy, które powstają jako produkt, powiedzmy, uboczny tego, że ta nasza armia układu odpornościowego się namnaża. I teraz te postbiotyki mogą być różne. Mogą w tych postbiotykach być na przykład maślany w większości, i to jest bardzo dobrze, i wtedy mamy komfort układu pokarmowego, nie mamy wzdęć, nie mamy zaparć, nie mamy biegunek, nie mamy pryszczy, nie mamy stanów zapalnych, nie mamy chorób autoimmunologicznych jak Hashimoto i ogólnie wszystko funkcjonuje po prostu cacy. Natomiast niekiedy, jeżeli mamy dysbiozę, czyli mamy zły porządek tych bakterii probiotycznych, czyli więcej tych złych niż dobrych, to tymi postbiotykami w większości są takie produkty jak propioniany, octany i wtedy niestety się zaczyna niefajna akcja. Tak jest, wtedy robi się misja, wtedy niestety te siły Mordoru rosną, no i wtedy mamy właśnie tak, cerę trądzikową, łuszczycowe zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry, Hashimoto, depresję, kłopoty z wysypianiem, słabą odporność i tak dalej, i nowotwory, i wszystko po kolei. Dlatego wydaje mi się, że tutaj w takim telegraficznym skrócie ująłem, jak bardzo ważnym elementem dla naszego funkcjonowania są probiotyki i to szczerze, tam bym rozpoczął. Natomiast teraz pytanie, Kuba, jaki probiotyk? I teraz się robi chyba akcja, cały odcinek byśmy musieli strawić na tym. Już wcześniej powiedziałem we wstępie, że właściwości preparatów probiotycznych są ściśle szczepozależne. To znaczy, że mamy szczep powiedzmy X, który jest dobry na to i na to i mamy szczep Y, który jest dobry na to i na to i mamy też preparaty, które łączą kilka tych szczepów i wtedy możemy powiedzieć, że one dają taki ogólny, prozdrowotny wpływ na nasz organizm. I tutaj, żeby też być sprawiedliwym troszeczkę, to mogę Wam powiedzieć, że jest taki szczep jak, dobra, wymienię skróconą nazwę, L.Plantarum299V. I to jest produkt, który Wy możecie znać, na pewno wielu z Was go kojarzy pod nazwą Samprobi IBS, taki biało-zielony kartonik. I sama nazwa IBS wskazuje na to, że jest to produkt dedykowany na zaburzenia dotyczące jelita drażliwego, czyli właśnie macie wzdęcia, biegunki, zaparcia. Zresztą bardzo częstym takim charakterystycznym objawem jest to, że idziecie do kibelka na dwójkę po niemal każdym posiłku, czyli śniadanie mija pół godziny do godziny i takie luźne wypróżnienie, nie w formie szyszki, przepraszam Was bardzo, ale w formie takiego bardziej krowiego placka z nas wychodzi. Potem mamy drugie śniadanie i to samo, za godzinę kibelek, obiad, kibelek, więc takie 3 do 5 wypróżnień dziennie, niekiedy nawet więcej, to jest coś, co może pokazywać, że mamy to jelito drażliwe. I ten szczep właśnie L-Plantarum 299V fenomenalnie tak naprawdę wygłusza objawy tego zaburzenia. Ale tak jak mówiłem, że te preparaty monoszczepowe działają na cosia lub cosie, to tych cosiów jest właśnie trochę jeszcze. Ten preparat doskonale nadaje się też dla sportowców wydolnościowych, ale także dla osób borykających się z anemią. Hemoroidy, przewaga estrogenowa i takie obfite krwawienia miesięczne
stan pooperacyjny, po oddaniu krwi i tak dalej, no generalnie wtedy, kiedy tych krwinek czerwonych nam ubywa, to bardzo dobrze byłoby ten stan probi IBS rzucić z tego powodu, że o 40% zwiększa się przyswajanie żelaza w naszym organizmie. Nie o 4%, 40%, także prawie połowę lepiej. No myślę, że piechotą taki stan nie chodzi. W ostatnich latach, w 2018 albo 2019 roku, okazało się także, że ten preparat ma działanie psychobiotyczne. To jest taka definicja, którą ustanowiono w 2013 roku. Jak się łatwo domyślić, to są probiotyki, które właśnie stabilizują nasz stan psychiczny. I tutaj okazuje się, że jest coś takiego jak zespół serotoninowy, czyli wiele osób boryka się z bezsennością, z rozdrażnieniem, z lękami i tak dalej. I to są osoby, które mają wadliwy metabolizm serotoniny. Jest taki aminokwas, tryptofan. I ten tryptofan w naszym organizmie, czy to z pożywienia, czy to z suplementacji i tak dalej, powinien przejść przez taką drogę do 5-hydroksytryptofanu i potem jest już serotonina. Więc nazwijmy to drogą w prawo, tak? Tą drogą prawidłową. Natomiast niestety u wielu osób właśnie z dysbiozą pojawia się problem, że ten tryptofan obiera ścieżkę alternatywną w lewo do kinureniny, kwasu kinurenowego i pozostałych produktów, które niestety właśnie ten zespół serotoninowy generują. Czyli my oczekujemy, że po takim albo antydepresancie, jeżeli ktoś już choruje na depresję i przyjmuje te leki z klasy SSRI, albo po prostu przy suplementacji tryptofanu, że ktoś będzie miał błogi, pluszowy nastrój, będzie pięknie, będzie relaks, będzie super fajny sen, a tak naprawdę jest bezsenność, irytacja, wkurzenie, lęki, rozdrażnienie i tak dalej, to właśnie w tym przypadku powinniśmy pomyśleć też o tym preparacie, o tym Samprobi IBS, po to, żeby ten nastrój łagodzić, żeby ten metabolizm serotoniny optymalizować. No jest jeszcze ostatnia rzecz, przynajmniej na tę chwilę, bo tak jak mówiłeś, nauka się rozwija. Wiemy też, że ten preparat pomaga podnieść poziom witaminy D u wielu osób. I tutaj chyba docieramy właśnie do tej witaminy D, gdzie niestety jest to temat, który się cały czas kula jak taki patyk w przerębli, cały czas w tą samą stronę. Cały czas trąbimy o tym, że 90% Polaków i generalnie tej populacji północno-zachodnioeuropejskiej, czyli i Niemcy, i Francja, i tak dalej, bardziej tego rejonu bałtyckiego niż Morza Śródziemnego, te osoby właśnie borykają się cały czas z deficytem witaminy D. Ale żeby było zabawniej, to nie jest też tak, że my tutaj w Europie mamy smutną pogodę, bo jak referowałem kiedyś na takiej bardzo dużej konferencji temat witaminy D w sporcie, to użyłem takiego fajnego przykładu o lekkoatletkach z Los Angeles, z Kalifornii, gdzie Kalifornia jest chyba najbardziej nasłonecznionym stanem w USA, a mimo wszystko okazało się, że jak zbadali tam te lekkoatletki i te, które nie suplementowały witaminy D, to miały poziom suboptymalny, czyli tak, poniżej 20 jednostek, to jest dół i 3 metry mułu, czyli po prostu jest makabra, potem mamy ten poziom suboptymalny, czyli ten niewystarczający, 20 do 30 jednostek i właśnie tam znajdowały się te lekkoatletki, gdzie, umówmy się, jakby mamy zadaszone stadiony i tak dalej, ale lekkoatletyka mi się kojarzy przede wszystkim z tartanem, z bieżnią, z przebywaniem na świeżym powietrzu, więc okazuje się, że jeżeli tylko wykonujemy ekspozycję na słońce, niestety dla wielu osób może być to zbyt mało. Tutaj też jest pytanie, czy my ledwo wynurzymy się na słońce, to od razu smarujemy się kremem z filtrem 50, czy też nie. No, umówmy czapki, się też, okulary, golfy, tak. Dokładnie, więc troszeczkę tego słoneczka powinniśmy sobie przyjąć, to byłoby wtedy spoko, ale bardzo często mówi się o efekcie synergii, czyli starajmy się wykonać ekspozycję na słońce, przynajmniej godzinę czasu, pomiędzy 10 a 15 i to w tym czasie od kwietnia do końca września działa całkiem nieźle, pod warunkiem oczywiście, że właśnie mamy krótki rękawek, krótkie spodenki i tak dalej, a nie ubieramy się w jakąś długą koszulę, spodnie i tak jak mówisz, czapkę, bejsbolówkę i okulary. Powinniśmy też przyjąć produkty z witaminą D, czyli właśnie tłuste ryby zimnowodne, niektóre grzyby, żółtka jaj, sery i tak dalej. Generalnie są to produkty pełnotłuste i do tego też suplementacja. Najczęściej mówimy tutaj o dawce 2-4 tysięcy jednostek międzynarodowych, ale dla części osób może być to nawet zbyt mało. Tak, dziennie. I dla części osób może być to zbyt mało. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, że no, ale mówi się, że dawki wyżej niż te 4 tysiące mogą być potencjalnie niebezpieczne i tak dalej. Ja bym zadał pytanie w drugą stronę. Co jest bardziej niebezpieczne? Nieco wyższa dawka, typu 6 czy 7 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D dziennie, czy narażanie się na te wszystkie komplikacje zdrowotne dotyczące właśnie bardzo niskiego poziomu witaminy D, gdzie, umówmy się, nam w szkole mówili, że witamina D to mocne szkliwo zębów, tak, czyli bez próchnicy i zdrowe kości, czyli bez osteoporozy. Ale to jest chyba ten najmniej sexy element całej tak naprawdę mocy witaminy D, bo witamina D przede wszystkim reguluje u nas układ odpornościowy. O ile ten mikrobiom, jelita, probiotyki stanowią aż 60 do 70% pracy układu odpornościowego, więc to właśnie tam szukamy przede wszystkim wsparcia naszej odporności, a więc tam szukamy właśnie tej ochrony przed alergią, przed Hashimoto, przed infekcjami górnych czy dolnych dróg oddechowych albo infekcji moczowo-płciowych, jak jakieś zapalenie cewki moczowej i tak dalej, zapalenia pęcherza, o tyle witamina D dokłada jakieś 15% jeszcze na górkę. Także mówimy tutaj o działaniu immunomodulującym, czyli modulacja układu odpornościowego
polega na takim prostym ujęciu. Tutaj jest Kuba Mauricz, czyli jest swój, a wróg jest gdzieś koło Kuby Mauricza, czyli te wszystkie grzyby, bakterie, wirusy i tak dalej. Tam jest niefajnie i to zwalczajmy, ale nie tykajmy tkanek Kuby, czyli nie róbmy mu Hashimoto, nie róbmy mu atopowego zapalenia skóry, jakiegoś tam, nie wiem, reumatoidalnego zapalenia stawów. Tych jednostek autoimmunologicznych jest ponad 100 i niestety coraz częściej są one obserwowane właśnie na drodze deficytu witaminy D i na drodze utracenia tej zdolności mikrobiomu. No więc kiedykolwiek mieliście, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jakieś kłopoty właśnie, że przyjęliście antybiotyk, nie daj Boże na boreliozę, nie daj Boże na jakieś inne przewlekłe formy leczenia, naprawdę zastanówcie się, żeby teraz przez 3-4 miesiące jeść taki preparat, tutaj akurat wieloszczepowy, dobrej jakości, a więc tutaj mógłbym śmiało polecić taki fenomenalny preparat pod nazwą Best Biotic, który zawiera 10 szczepów, w tym szczep LGG. I to jest obok tego L plantarum, kolejny szczep, który jest bardzo dobrze przebadany, bo ponad 40 lat badań, 1000 publikacji i 300 badań klinicznych, które potwierdzają jego działanie przede wszystkim jako właśnie podstawowy element straży układu odpornościowego. Właśnie kiedy mamy alergię, kiedy często się przeziębiamy, kiedy mamy autoimmunologię jak Hashimoto, przede wszystkim ten szczep LGG powinniśmy wziąć pod rozwagę. Ale ten preparat Bestbiotic jest o tyle fenomenalny, bo on kierunkuje swoje działanie na takie cztery główne aspekty. Po pierwsze, stymulacja odporności, czyli bardzo duży problem naszych czasów. Po drugie, jest to komfort naszego przewodu pokarmowego i tutaj też bardzo dużo osób, bo z wizyt ambulatoryjnych to ponad 22% pacjentów narzeka właśnie na zespół jelita drażliwego i w ogóle nie wiedzą, co to jest, dlaczego tak mają, co z tym zrobić i tak dalej. Potem mamy też działanie ochronne kardioprotekcyjne, a to też jest bardzo ważne, bo jeszcze wiele lat temu statystyki pokazywały, że 38% osób na świecie umiera z perspektywy chorób serca. Czy to jest nadciśnienie, czy to jest tętniak, czy to jest zawał, zator i tak dalej, to już nieważne. Natomiast faktycznie na serducho umiera prawie 40% osób na świecie. Wiemy, że w ostatnich latach te statystyki jeszcze się zwiększyły. Także takie kardioprotekcyjne działanie tego preparatu bez biotyki jest naprawdę super. I ostatnia rzecz, skóra. Tam mamy aż 3 szczepy, które działają pozytywnie na stan skóry, czyli 2 z nich mamy o działaniu antytrądzikowym, co też jest fajne, bo jednak trądzik to problem nie tylko osób w wieku powiedzmy nastoletnim i młodzieńczym, ale także osób dojrzałych, a 2 pozostałe szczepy mają takie działanie bardzo fajne, ochraniające właśnie też przed chorobami autoimmunologicznymi, czyli łojotokowe zapalenie skóry, łuszczycowe zapalenie skóry, czy właśnie egzema łuszczyca, tak? Albo AZS, atopowe zapalenie skóry, więc naprawdę ten bestbiotyk celuje w stan skóry, w kwestie dotyczące naszego serca, w odporność i komfort jelitowy. Także naprawdę trudno na tę chwilę na polskim rynku znaleźć lepszy preparat. Ale tak jak mówiłem, to trzeba wiedzieć, bo ktoś ci zaraz powie, no dobra, ale po co komu preparat, ten powiedzmy za 100 zł, skoro mamy preparat z apteki za 12. I tutaj niestety jest znowu ta wiedza, która pokazuje, że po pierwsze, niektóre preparaty są po prostu liofilizowane i wtedy przejdzie tylko około 15% z tych bakterii, które dedykuje producent i obsieje nasze jelito grube i będzie wykazywało odporność. No także nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał mieć preparatu, który ma efektywność 15%, a 85% No jasne. To są żadne oszczędności tak naprawdę, biorąc pod uwagę wyzwania naszego życia, to ile możemy zyskać, ile możemy stracić. Jasne. Jasne. Dokładnie tak. Natomiast ja bym wolał preparat mikrokapsułkowany, jak Bestbiotic, który daje nam ponad 85% szans na przyswojenie. Więc mieć 15% efektywności albo 15% strat tylko, jeżeli chodzi o te preparaty mikrokapsułkowane, no to wydaje mi się, wybór jest oczywisty. Po drugie, zawartość szczepów probiotycznych. Są preparaty, które mają na przykład miliard, a jest Bestbiotic, który ma 30 miliardów. Tak? Także znowu tutaj kwestia jakości i tego jakby o co chodzi. Natomiast są też niestety preparaty sprzedawane w aptekach i to jest dla mnie dziwne, bo wydaje mi się, że apteki powinny być takim punktem, który cechuje się zaufaniem tak, w to, że preparat jest faktycznie legitny, rzetelny, ma dawki terapeutyczne, a tam na przykład są preparaty, które mają te bakterie na poziomie na przykład 10 do 6, 10 do 7, czyli mają na przykład dziesiątki milionów, a nie 10 do 9, czyli miliard, co jest bardzo często dla wielu szczepów minimalną gwarancją tego, że on ma działanie terapeutyczne. Także to jest tak, jak wiesz, jakby powiedzieć, że no strzelam, w nawiązaniu do leków przeciwbólowych masz ten ibuprofen, nie? Ibuprofen, jakiekolwiek inne leki z tą molekułą, no to tak, wiesz, że musisz połknąć kapsułkę, a nie polizać tą tabletkę i odstawić z powrotem na półkę, nie? No więc żeby to działało, trzeba to połknąć, a nie polizać i odstawić. Jasne. Dokładnie tak samo jest w probiotykach. Po prostu pewne ilości tych szczepów probiotycznych trzeba przyjąć, aby to działało. Także tutaj myślę, że mamy taką krótką charakterystykę treściwą. Ja wiem, że to jest temat zawiły, wiele osób już się pewnie zgubiło, ale generalnie tak. Monoszczepy, jak sam probi IBS, na anemię, na wydolność, na bulgotanie w brzuchu, na częste wypróżnienia, ale ten preparat nie zwiększy Wam odporności. Za to na przykład Bestbiotic, który ma na pokładzie ten szczep LGG, na odporność jak najbardziej, ale także na komfort jelita, na skórę i na serce. Świetnie. Kuba, teraz znowu zrobię tą moją sesję parafrazy. To, że powiedziałeś na pytanie, które było zadane dosyć ogólnie, od razu wskoczyłeś w
probiotyki, postbiotyki, prebiotyki i cały obszar mikrobiomu i związanej z tym ewentualnej i prawdopodobnie powszechnej dysbiozy, to nie jest przypadek. To jest bardzo ważny message, że probiotyki powinny być i w ogóle temat mikrobiomowy, mikroflory powinien być kluczowym tematem w utrzymaniu naszego zdrowia i w naszym fokusie na naszą dietę i na to, w jaki sposób tą dietę suplementujemy. I to na pewno jest przestrzeń na przynajmniej oddzielną audycję, jeżeli nie cykl audycji. W związku z tym i taki główny takeaway. Podałeś dwa produkty, których nazwy wybrzmiały wystarczająco dobrze. Sunprobi IBS i Best Biotic. I wśród tych produktów słuchacze mogą się pewnie poruszać. Zresztą mogą również drążyć dalej, pewnie najlepiej z fachowcem z powodów, o których powiedziałeś. Zaraz przejdziemy do tych innych obszarów, ale ten takeaway jest taki. Mikrobiom to jest coś mega ważnego. W związku z tym, jeżeli ktoś jest w tym etapie, że probiotyki, coś mi tam dzwoni, no to znaczy, że musi po pierwsze je wprowadzić do diety, po drugie musi bardzo mocno pogłębić swoją wiedzę albo przynajmniej bardzo mocno zwiększyć ten obszar uwagi, jeśli chodzi o probiotyki. Powiedz mi tylko, żeby to było jasne. Czy tematy typu ja tam jem kiszoną kapustę, kiszone ogórki i popijam jogurtem, czy one w jakimkolwiek stopniu, nie mówię w pełnym stopniu, ale czy w jakimkolwiek stopniu pomagają, nie pomagają, czy to jest taka bardziej wiedza babci? Wiesz co, pomagają troszeczkę i tutaj myślę, że dla wielu osób, które borykają się przede wszystkim z zaparciami, to jest fajna pomoc, bo jednak no, wiele osób, to jest też taki babciny sposób. O, mam zaparcia, 3 dni nie usiadłem na tronie. No to babcia mówi, dobra, to zjedz kapustę kiszoną, wypij szklankę soku po ogórkach kiszonych i tak dalej i na pewno gdzieś tam to pójdzie. Niestety, chciałbym powiedzieć, że kiszona kapusta, czy ogólnie kiszonki, napoje probiotyczne są bezpiecznym produktem dla każdego, ale tak nie jest. Dlatego, że te produkty są bardzo bogate w histaminę. To jest taki aminokwas, który niestety właśnie w związku z tym, że wiele osób ma bardzo słaby ten mikrobiom, my to źle tolerujemy. I właśnie próba dotycząca tego, że taką właśnie szklankę soku z kiszonych ogórów wypijamy i idziemy na toaletę, to jest właśnie też jeden z objawów nietolerancji histaminy, więc to jest uwolnienie się od problemu zaparć, ale w taki sposób nieco, wiesz, patologiczny. Dla wielu osób też histamina daje taki objaw takiej czerwonej, swędzącej wysypki. Ktoś zaczyna kombinować, porze, mam 30 lat i tak dalej, 30 lat bez alergii, a teraz nagle alergia mnie bierze, no bo bierzemy lek przeciwhistaminowy i nam przychodzi. Ale to nie o to chodzi. Nietolerancja histaminy jest nazywana pseudoalergią i ona właśnie idzie zawsze w parze ze słabym mikrobiomem, więc jeżeli, drodzy Państwo, nabudujemy sobie odpowiednio te probiotyki, ten nasz biofilm bakteryjny się wzmocni, to wtedy nie będzie już tej reakcji. A nietolerancja histaminy wiąże się też bardzo często na przykład z migrenowymi bólami głowy, z biegunką, właśnie z takimi objawami jak IBS, czyli to jelito nadwrażliwe, czy też taka czerwona, swędząca wysypka, którą niekiedy do krwi wydrapujemy. Także to jest ważne, żeby też nie przesadzić. Natomiast taką ciekawostkę też wrzucę, najbardziej chyba przebadanym takim napojem probiotycznym jest jogurt grecki, znacie go, nie? 10% tłuszczu, taki naprawdę zawiesisty, gęsty i badacze chcieli sprawdzić, ile tego jogurtu trzeba by zjeść, aby tą terapeutyczną dawkę probiotyków sobie dziennie przyswoić. Zgadnij, Michał, jaka to jest ilość? Kilo dziennie. 8 kilogramów dziennie. Także jest to raczej nie do zrobienia. Nie ma takiego Greka na świecie, tak. Dokładnie, nie ma takiego Greka na świecie, który byłby w stanie tyle tego jogurtu wypić dziennie, żeby i trzymał się to jakichś norm kalorycznych i zdrowego rozsądku i tak dalej. Także to tak, jakoś tam pomaga, ale to na pewno nie jest właśnie ta moc, która tkwi w tych kapsułkach, które mają wyselekcjonowaną liczbę tych probiotyków i podaną. Jeszcze jedna taka końcowa myśl, Michał, i jedziemy dalej. Bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mnie na Instagramie czy na Facebooku, tutaj zwraca się po pomoc na privie, wiadomości prywatnej, i pokazuje, panie Jakubie, czy to jest dobry preparat. A ja mówię, wątpię, bo tak naprawdę tutaj jest wymieniona tylko nazwa rodzajowa i gatunkowa. Czyli na przykład jest szczep, w którym ktoś napisał L. plantarum. I tyle. Nie ma tego 299V, AMT13 i tak dalej, czy LP01, bo tych właśnie nazw, tych takich z cyferkami, literkami, to jest najważniejsza rzecz, która klasyfikuje, czy dany preparat probiotyczny ma w ogóle w sobie szczep, który jest dobry i przebadany. Bo powiem ci tak, L. plantarum to jest Jan Kowalski. I teraz weź sobie znajdź w tej książce telefonicznej czy gdziekolwiek indziej tego Jana Kowalskiego. No życzę powodzenia. Jak nie powiemy sobie, że Jan Kowalski, ale PESEL, kijataki, albo działalność pod takim numerem NIP, REGON i tak dalej, no to bez tych danych nie znajdziemy chłopa. Tak samo tutaj, żeby preparat probiotyczny był dobry, to musimy mieć właśnie też te wszystkie nazwy, cyferki, literki i tak dalej. Wtedy mamy dokładnie szczep. A sama nazwa rodzajowa i gatunkowa, czyli L. rhamnosus, L. plantarum, B. infantis i tak dalej, nic nam to nie mówi. Musi być właśnie na przykład B. infantis 35624, to wtedy wiemy, że to jest dokładnie ten szczep, który też pomaga w jakichś zaburzeniach układu pokarmowego. Tak, ty Kuba, wiesz, myślę, że L. plantarum już wystarczająco mało mówi naszym
nie tylko naszym słuchaczom, bo oni są pewnie bardziej wyedukowani niż średnia krajowa, ale to jest taki podprogowy albo nawet bardzo mocno nadprogowy przekaz. Idźcie do fachowca, ustawcie sobie tą dietę, ustawcie sobie suplementację, a później przez czas jakiś można normalnie funkcjonować i pewnie nawet na tym soku z ogórka i na tym jogurcie greckim w ilościach nie tak hurtowych pewnie można dalej pociągnąć. Probiotyki, ogromny temat, cały temat mikroflory, ogromny temat. Myślę, że na potrzeby tego podcastu, na możliwości tego podcastu, żeśmy go jakoś tam wyczerpali, chociaż znając życie to będzie wracało. Powiedziałeś o witaminie D i o tym, jak ona jest bardzo ważna i to na pewno też jest taki bardzo istotny takeaway. Każdy powinien tak naprawdę suplementować witaminę D, prawdopodobnie. Tylko znowu, tak jak to jest z witaminami tymi rozpuszczalnymi w wodzie, no to okej, weźmiemy więcej, wysikamy. W przypadku tych witamin, nazwijmy to tłuszczowych, no one gdzieś tam mają tendencję do gromadzenia się w organizmie, no i do potencjalnie generowania jakichś szkodliwych efektów. No i tak jak w przypadku tej witaminy D, niedobrze jest jej nie mieć, ale pewnie najlepiej jest ją mieć w odpowiedniej ilości. No bo jeżeli mamy jej za dużo, no to przynajmniej według takiego bro science, którym ja się posługuję, jest możliwa jakaś niespecjalnie fajna kalcyfikacja tkanek, no i gdzieś tam odkładanie się wapnia i nie w tych miejscach, i nie w tych ilościach, które byśmy chcieli. Więc pytanie, czy twoją poradą byłoby zbadać poziom witaminy D, to pewnie tak, i kontrolować go regularnie w czasie suplementacji, czy mówisz jechać, brać tam po te 4, 5, 10 tysięcy dziennie i tak będziemy na plusie? Wiesz co, na pewno tą witaminę D powinniśmy podejmować na przykładzie właśnie naszego poziomu. Czyli byłoby super, gdyby każdy z nas zdecydował, że ej, dobra, nigdy tego nie robiłem, to te 40 zł za badanie mnie nie zabije. I sprawdzimy sobie wtedy, jaki mamy poziom witaminy D. Myślę, że część osób może się zdziwić, bo powie, no ja tam suplementuję coś, ale właśnie 400 czy 800 jednostek w jakiejś multiwitamince, no staram się być na słońcu i tak dalej, a potem patrzę na poziom 12 i mają mukę. I niestety takie zdziwienie ma bardzo wiele osób. Niestety jest to związane głównie z tym, że my patrzymy tylko i wyłącznie jakby na tą witaminę D netto, ale nie patrzymy, jakie mamy koszty. Nie patrzymy na to, z czym się nasz organizm boryka, czy na przykład mamy jakąś autoimmunologię, czy inne przewlekłe stany zapalne. Nawet, słuchaj, zły stan naszej jamy ustnej. Nawet jeżeli mamy jakąś dziurę w zębie, jakąś próchnicę, mamy jakiś ropień, mamy pęknięty ząb, mamy jakąś kanałówkę, która tak sobie jest zrobiona, to jest przewlekły stan zapalny, który każdego dnia zjada intensywniej tą witaminę D w organizmie. Więc bardzo często mówi się, że osoby, które borykają się właśnie z jakimiś stanami przewlekłymi, jak autoimmunologia, jakieś reumatoidalne, zobacz, zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry, choroba Hashimoto, czyli limfocytowe zapalenie tarczycy, to są wszystko stany zapalne, które tą witaminę D zjadają. Dlatego często te osoby widzą jakiś element podtrzymujący czy narastający dopiero przy dawkach rzędu 4, 6, 7 tysięcy jednostek. Przy czym ta dawka 7000 jednostek dziennie jest jak najbardziej w porządku i tutaj nawet powiem ci, gadam sobie jedną półkulą do ciebie, a drugą szukam właśnie tutaj nawet takiego abstraktu z badaniem, które pokazywało właśnie, co takiego dzieje się z tą witaminą D, i było badanko, które pokazywało właśnie tą kalcyfikację, czyli to, jakie są kłopoty dotykające tego, że tak jak mówiłeś, ten wapń pójdzie sobie nie tam, gdzie miałby pójść. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że dla wielu osób myślę, że dużo bardziej niebezpieczne są elementy dotyczące niskiego poziomu witaminy D w naszym organizmie, a nie to właśnie, co się dzieje pod wpływem jakichś ogromnych dawek. Powiem ci tak, jest też forma zabezpieczenia do tego wszystkiego, bo mówimy o witaminie D, natomiast rzadko kiedy poruszamy taki obszar jak na przykład witamina K2, witamina A i magnez, bo to jest tak naprawdę bardzo duży sojusznik dla naszego nawet układu kostnego i tego właśnie, żeby zabezpieczyć działanie tej witaminy D. Dlatego też można powiedzieć śmiało, że dla wielu osób te dawki powyżej 4000 jednostek międzynarodowych powinny zawierać właśnie co najmniej 50, jak nie 100 mikrogramów witaminy K2. Do tego witamina A, najlepiej w formie retinolu, czyli octan retinylu, palmitynian retinylu i tak dalej. To są takie formy, które warto byłoby szukać, a nie beta-karoten, tak? To z pewnością.
Co jeszcze mogę Ci powiedzieć, to to, że właśnie magnez też jest bardzo dużym sojusznikiem witaminy D. I też przyjąłem naprawdę dziesiątki pacjentów, którzy mówili: Panie Jakubie, coś dziwnego, chyba jakiś liczny preparat przyjmuję, bo biorę właśnie 4000 jednostek witaminy D, a gdzieś tam, jak miałem ten poziom 35, czyli taki już powyżej tego suboptymalnego, ale no jakby dupska nie urywa, jak to się mówi, to nie mogę po prostu od x miesięcy tego zwiększyć. I potem okazuje się, że człowiek po pierwsze ma stany zapalne, które na bieżąco gdzieś tam tą witaminę D zużywają szybciej, a po drugie ten człowiek właśnie nie stosował też odpowiedniej dawki magnezu, był z tego dosyć mocno wypłukany. Więc w momencie, kiedy dopiero zasuplementował magnez w takiej ilości 200 mg na dzień, to dopiero ta witamina D współmiernie poszła do góry. Także, tak jak to mówił Paracelsus, by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. I my, mam wrażenie, przez ten przekaz radiowy, telewizyjny, przez te rolki na Instagramie, przez takie, wiesz, instant porady, 15-60 sekund, my niestety, wydaje nam się, że wiemy wszystko, a wiemy tak naprawdę nic. Nawet nie liznęliśmy tego tematu, bo ktoś powiedział: A witamina D, no przyjmuję, ale dalej czuję się źle. Widziałem, że to ściema i znowu suplementy nie działają. Nie, suplementy super działają, tylko ty po prostu nie masz kompleksowo zakrojonych działań, nie jesteś zdiagnozowany, nie ma w tym wszystkim wywiadu i tak dalej. I bardzo często osoby, które krzyczą, że suplementy nie działają, to osoby, które jedzą syf, mają używki, czyli jakiś alkohol, papierosy, nie wysypiają się, czyli ta higiena życia jest u nich naprawdę bardzo mocno na bakier. Dlatego też wydaje mi się, że to jest taki główny czynnik tego, że jak ktoś naprawdę dobrze się prowadzi higienicznie, to naprawdę wtedy te efekty suplementacji są po prostu o niebo lepsze. A ja tutaj mam przy okazji, dokopałem się, słuchaj, do tego badania, ono jest z 2019 roku. Czy suplementacja dużymi dawkami witaminy D poprawia gęstość mineralną kości i wytrzymałość kości? Uwaga, w tym randomizowanym badaniu klinicznym, w którym objęto 311 zdrowych dorosłych osób, podawano witaminę D przez 3 lata w dawce 4000 jednostek, 10 tysięcy jednostek lub 400 jednostek dziennie. W grupie pierwszej i drugiej, czyli 4000 i 10 tysięcy, zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie gęstości mineralnej kości promieniowej. Była obniżona w grupie otrzymującej 10 tysięcy na dzień. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w wytrzymałości kości. Wnioski: wśród zdrowych osób dorosłych suplementacja dużymi dawkami witaminy D nie poprawia zdrowia kości. Natomiast tutaj też musimy to odnieść w ten sposób, żeby wiedzieć, o kim my konkretnie mówimy, gdzie jest ten ubytek, gdzie jest jakiś problem dodatkowy. Także w momencie, kiedy mamy na pewno na przykład złamanie, tak, gdzie ta kość okostna musi się odbudować, tam z pewnością ta witamina D pomaga. Natomiast u osób starszych, zagrożonych osteoporozą, tam typowo właśnie ta dawka co najmniej 4000 jednostek międzynarodowych dla witaminy D plus właśnie witamina A, K2 i magnez, to jest świetny pomysł na to, jak jednocześnie trzymać w ryzach ciśnienie tętnicze krwi, bo No tutaj tak. znowu musimy powiedzieć, że ten magnez nie pomaga tylko na pamięć, ale też No pomaga na właśnie. kurczliwość naszych naczyń krwionośnych i tak dalej. Dlatego tutaj też takich preparatów z cyklu All in One, to bardzo mocno bym polecił taki preparat jak Best One, dlatego że tam jest właśnie cała bateria tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witamina A, D, E i witamina K, także i skóra gdzieś tam od tej witaminy A i E rykoszetem się poprawi, ale przede wszystkim ten metabolizm witaminy D będziemy mogli sobie fajnie zastosować. Tam są też antyoksydanty w formie polifenoli, także znowu dodać energii, zmniejszyć insulinooporność, ułatwić pracę serca, zrobić sobie taką policję ubezpieczeniową przed miażdżycą, naprawdę super sprawa. Super. Witamina D miała swój wystarczająco chyba ilość czasu antenowego. Każdemu się to już do głowy przebiło. Witamina K, witamina A, że tak powiem, osłonowo, a przy okazji no też swoje inne funkcje mają. Magnez jako przyjaciel witaminy D i w ogóle jako nasz przyjaciel, jeden z podstawowych Podstawowych składników mineralnych, tak. składników mineralnych. Magnez trzeba ładować generalnie grubo, bo tutaj też Tak jest. mamy, tutaj też mamy z reguły deficyty. Dobrze. Powiedz proszę, co z witaminą C, co z resztą takich mikroelementów, które powinny w naszej diecie, znaczy nie tyle diecie, w naszej suplementacji się pojawić, tak żebyśmy przez to życie przechodzili jak burza. Wiesz co, witamina C jest fajnym elementem, ale tutaj wyłączyłbym chyba jej działanie odpornościowe, bo wiele osób uważa, że trzeba brać witaminkę C, żeby nie zachorować. Tutaj bardziej bym powiedział, że znowu weźcie odpowiednie preparaty probiotyczne i weźcie witaminę D, uzupełnijcie sobie na wysoki poziom, a witamina C jest dobra dla odporności, ale objawowo, czyli wtedy, gdy was już coś chwyta, gdy jest katar, gdy jest kaszel, gdy jest gorączka. Witamina C i taki aminokwas jak lizyna zmniejszają tempo namnażania wirusów, czyli to jest takie bardzo niekorzystne dla nich środowisko i to dobrze dla nas. Dlatego też tłumaczy to, dlaczego jak weźmiemy sobie te wszystkie, wiesz, jakieś kapsułki czy proszki rozpuszczalne na ciepłym naparze, to czemu nam się poprawia samopoczucie? No bo tam jest paracetamol, tam jest właśnie witamina C i tak dalej, jakieś pozostałe elementy.
Natomiast witamina C na pewno jest nieocenionym elementem, jeżeli chodzi o wsparcie zdrowia tkanki łącznej, czyli znowu skóra, włosy, paznokcie i tak dalej, bo ona jest niezbędna w procesie wytwarzania kolagenu. A kolagen to jest ta spiralka, że tak powiem, na której mamy zaczepione wypłaty skóry i to decyduje o tym, że ktoś albo ma jakieś głębokie zmarszczki, albo ich nie ma, albo komuś skóra obwisa po redukcji tkanki tłuszczowej, albo faktycznie ta skórka ma bardzo fajny taki element przyklejania się z powrotem. Także kolagen jak najbardziej ekstra. Ja bym tak naprawdę chciał poruszyć chyba jako taki produkt właśnie pozu, tej podstawowej opieki zdrowotnej, bardziej witaminy grupy B, czyli te tak zwane B-kompleksy. Dlatego, że tam też możemy powiedzieć o działaniu, które jest bardzo szerokie. Dlatego, że mamy na przykład witaminy grupy B niskiej, jak to się mówi, B1, B2, B3, które bardzo mocno regulują metabolizm węglowodanów. Czyli jeżeli ktoś ma dietę wysokowęglowodanową, jest sportowcem, no to tych witamin grupy B, zwłaszcza B1, B2, B3, powinien mieć na wysokim poziomie. Mamy też witaminę B6 i B12, które metabolizują syntezę protein, tak, a więc tam w sportach siłowych B6 i B12 bardzo ważna, ale też B12 tak się ujęło, że jest przede wszystkim elementem krwiotwórczym, czyli jak ktoś nie chce mieć anemii, to musi wziąć tą B12. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że B12 jest niesamowicie ważna dla naszego wzrostu. I czasami się zastanawiamy, Boże, mój synek jest najniższy w klasie, przez tam rok nic nie urósł, wszyscy o pół głowy wyżsi od niego i tak dalej. Nie patrzmy wtedy tylko i wyłącznie na witaminę D i magnez, ale popatrzmy też na witaminę B12. Popatrzmy, czy na przykład nasz syn ma tak zwane długie zęby na wątróbkę, na mięso, na jajka i tak dalej, czyli na produkty, które tej B12 zawierają sporo. To są najczęściej produkty odzwierzęce. I być może w tym przypadku właśnie optymalna suplementacja tego dziecka też byłaby mile widziana i wskazana. Co jeszcze mogę powiedzieć? No witamina tak, jak powiedziałeś tutaj B9. Tylko o zwierzęcych produktach, to słynny, że tak powiem, albo powszechnie znany, ale być może nie tak powszechnie, deficyt tej witaminy u wegan, wegetarian, a jest to bardzo popularny kierunek, więc też tam się powinno zapalić światełko. Jednocześnie jest to bardzo duży problem. I tutaj nawet dietetycy, którzy są w tym środowisku, to też można popatrzeć sobie na Instagramie, na Facebooku, na ich stronach internetowych, sami właśnie wegańscy dietetycy mówią o tym, że faktycznie żelazo, witamina B12 i kwasy tłuszczowe EPA i DHA, tak, czyli te zwierzęce formy omega-3, są naprawdę bardzo dużym problemem i doprowadzają też do wielu zaburzeń zdrowia. Bardzo często przecież u wegan jest właśnie anemia i powiązana z tym również otępiałość umysłowa. No bo jednak ta B12 właśnie dla mózgu jest niesamowicie ważna i jeżeli chcemy mieć sprawny mózg, chcemy mieć dobre zdolności kognitywne, zapamiętywanie, chcemy też mieć dobre samopoczucie psychiczne, super sprawa. Na przykład bardzo często depresja poporodowa kobiet, to jest właśnie deficyt witaminy B12, więc my to uznajemy jako ojoj, tragedia i tak dalej, kobieta nie chce karmić dziecka, gdzieś tam, nie wiem, jest taka osłabiała, otępiała, nie chce nic robić, a my patrzymy na to, jakby ona miała problem ze sobą, a to jest problem z jej homocysteiną, problem tak naprawdę z jej fizjologią, więc popatrzmy na to, że wiele tych naszych problemów zdrowotnych, które manifestują się fizycznie bądź psychicznie, to jest właśnie to, czego organizmowi brakuje. Takie też jakby pytanie, które można by zawrzeć w ramach tej naszej rozmowy. Czy możemy wyeliminować suplementy z naszego życia? Komu one są potrzebne? To ja uważam osobiście, i to mówię z naprawdę bogatego doświadczenia, bo 20 lat się już interesuję i zgłębiam tą wiedzę na temat suplementacji. Od ponad 12 lat pracuję jako dietetyk. To przyjąłem naprawdę ogromne ilości pacjentów, którzy nawet pomimo tego, że odżywiali się nawet higienicznie, ale właśnie zabrakło tam zielonych warzyw liściastych, a więc poziom kwasu foliowego, czyli witaminy B9 był dramatycznie niski. Potem okazało się, że ten cholesterol wysoki, te trójglicerydy, LDL i tak dalej, które oni leczyli statynami, okazało się, że wystarczyło zwiększyć po prostu udział zielonych warzyw liściastych, podsuplementować B-kompleksy, bo witamina B3 i B6 i B2 też ma fenomenalny wpływ na cholesterol i cyk. I nagle ten cholesterol jest zwrotowy, a lekarz po prostu patrzy na te wyniki kontrolne i mówi, kurde, no nie wierzę, jak to możliwe? No właśnie możliwe, bo wstawienie leku jest proste, wiesz, to jest tak jakby zamieść problem pod dywanik, natomiast zmienić tą higienę życia, uzupełnić te deficyty, aby te wszystkie trybiki, te tarcze, wszystkie te mechanizmy w naszym organizmie pięknie nasmarowane chodziły, to tu jest właśnie cała rola i tu jest ta opieka zdrowotna prawdziwa. Świetnie. Kuba, witaminy, to powiedzmy, że mamy, ja wiem, że prawdopodobnie można byłoby dużo i jeszcze raz, każdy powinien sobie zrobić taki panel witaminowy, zobaczyć, gdzie ma deficyty i te deficyty ewidentnie uzupełniać, ale ponieważ jeszcze kilka pytań przed nami istotnych, jak sądzę, a twój czas się kurczy jak śnieg w maju, więc powiedz proszę mikroelementy, minerały, które oprócz magnezu, które powinny być w takim suplementacyjnym staku praktycznie każdego. Na pewno byłby to właśnie magnez, o którym mówiliśmy, na pewno byłby to cynk, selen, miedź i tutaj wydaje mi się, że to są takie najważniejsze składniki mineralne, które są niezbędne jednocześnie dla zdrowia naszej tarczycy,
ale także do tego, żeby właśnie usuwać metale ciężkie z naszego organizmu, żeby wesprzeć hormony płciowe, żeby wesprzeć wzrost włosów albo ograniczyć ich wypadanie, bo tutaj musimy powiedzieć, że cynk jest bardzo ważnym składnikiem, który też jest powiązany z tym, że im wyższy poziom cynku w organizmie, tym mniejsze ryzyko nawiązania depresji, więc ponownie, nie patrzmy na depresję, zresztą ja 23 lutego miałem fajny webinar na ponad 500 osób właśnie, gdzie mówiłem o dietoterapii depresji. Tak, dzień depresji. Tam mówimy też o tym, że cynk ma bardzo ważny wpływ na to, jak możemy ograniczyć to ryzyko. Cynk ma też ogromny wpływ na nasze hormony płciowe, na poziom testosteronu, na poziom estradiolu. I teraz u facetów, którzy borykają się albo z trądzikiem, albo właśnie też z wypadającymi włosami, mamy zbyt wysoki poziom estradiolu oraz zbyt wysoki poziom DHT, czyli dihydrotestosteronu. A to oznacza, że mamy niedobory selenu. Także właśnie te dwa pierwiastki, selen, cynk, i potem jeszcze ten magnez jako trzeci plus miedź, to jest to, co daje nam zdrową tarczycę, zdrowe hormony płciowe, zdrowy wygląd, optymalne działanie układu odpornościowego, bo tutaj selen bierze też udział w syntezie tak zwanych selenoprotein, więc tutaj jest naprawdę ogromny wpływ. Inaczej wyobraźmy to sobie. Słuchajcie, cynk i selen biorą udział w procesie wytwarzania ponad 300 enzymów, od których zależy, czy w naszym organizmie jest cacy, czy jest B. Także wyobraźmy to sobie w ten sposób, że jednak 300 takich mini manufaktur zasuwa, jak zabraknie cynku albo selenu, to oni mówią, dobra, biała flaga, fajrancik. Także musi to być po prostu na odpowiednim poziomie, bo inaczej ten organizm jest wykolejony, no i wiemy, że wykolejony pociąg daleko nie zajedzie. Mi się zaczyna już rysować taki podstawowy obraz tego, co brać. Znowu, disclaimer po raz 50. Żeby wiedzieć tak naprawdę, co brać do fachowca, zrobić badania i robić to regularnie. Ale jakąś taką ogólną wiedzę czuję, że zaczynam w tym obszarze łapać. I teraz może weźmy troszkę inną perspektywę w tych takich żelaznych zestawach, czy takich podstawowych spojrzeniach. Mężczyzna, kobieta. Na co tutaj zwrócić większą uwagę? Powiedziałeś cynk dla panów, tak, zachowanie dobre funkcji płciowych i libido, to na pewno jest kluczowe. Pewnie dla pań to będzie żelazo, no, w związku z cyklami menstruacyjnymi. Czy coś jeszcze w tych takich rozróżnieniach płciowych dla panów szczególnie, dla pań szczególnie? Wiesz co, powiem ci, że w ramach tej podstawowej opieki zdrowotnej można powiedzieć, że zdrowie nie ma płci. Czyli i dla kobiet, i dla mężczyzn bardzo ważne jest to, żeby uzupełniać i witaminę D, i probiotyki, i te składniki mineralne jak cynk, selen, wapń, magnez i pozostałe. Natomiast jeżeli chodzi o różnice te płciowe, to faktycznie dobrze to ująłeś. Jeżeli chodzi o panie, no to z powodu cyklu menstruacyjnego i na przykład diety wegańskiej czy wegetariańskiej, bardzo ważne będzie to, aby skupić się właśnie na produktach bogatych w żelazo oraz produktach bogatych w witaminę B12. Tutaj też taka bardzo ważna uwaga, jeżeli, drogie panie, borykacie się naprawdę z bolesną miesiączką, czyli u was miesiączka to z 2-3 dni łykania jakichś dużych dawek leków przeciwbólowych i faktycznie wymiana tych tamponów czy podpasek i tak dalej dosłownie co 2 godziny, bo was, za przeproszeniem, krew zalewa dosłownie i przynosi, to musicie wziąć pod uwagę, że utraty tej krwi są naprawdę bardzo duże. I wtedy ryzyko anemii jest naprawdę wysokie. Ja jak przyjmuję pacjentki, to które widzę, że ten obraz czerwonych krwinek jest bardzo niski, tam jest powiedzmy około 4 milionów tych krwinek czerwonych, ciutkę powyżej, ciutkę poniżej, to mówię, słuchajcie, jest źle. I teraz tak, my możemy zwiększyć żywieniowo i suplementacyjnie nadbudowę tych elementów poprzez dedykowanie znowu, o, teraz będzie taka suplementacja specjalistyczna, jak laktoferyna, która podciąga właśnie absorpcję żelaza i budowanie krwinek czerwonych, jak betaina bezwodna, czy też betaina HCL, która poprawia funkcjonowanie komórek okładzinowych żołądka i czynnika Kastleja, przepraszam. Więc tutaj jest naprawdę tego sporo. Natomiast u kobiet przede wszystkim też bym powiedział, dobra, dlaczego ty masz taki odpływ tych krwinek? Czy masz hemoroidy? Czy masz jakieś, czy jest krew w stolcu? Czy jak się podcierasz, to czy widzisz, że ten papier toaletowy jest czerwony? Czy masz faktycznie taką obfitą, bolesną miesiączkę? I tam szukamy tak naprawdę problemu głównego i przyczyn, no bo jak cieknie mi z kranu, no to wiem, że mogę podstawiać wiadro objawowo, tak? I tam przez 2-3 dni, dopóki hydraulik nie przyjdzie, niech to wiadro sobie jest. Ale de facto, no wypadałoby tą uszczelkę sobie jakoś wymienić. Także tutaj właśnie jest wyjście z tej przewagi estrogenowej, którą też możemy zawdzięczać właśnie przez optymalizację cynku, tak? Który zrobi porządek właśnie chociażby z tym estradiolem, ale także są takie ekstrakty roślinne, jak na przykład niepokalanek mnisi, Vitex agnus castus, to jest nazwa łacińska tego ekstraktu, i on pięknie normalizuje poziom estradiolu i progesteronu. I potem się okazuje, że kobieta przez 2 czy 3 następne cykle miesiączkowe już nie ma takich bólów, nie ma takich strat krwi, jest wszystko pięknie i nagle wychodzi z anemii, samoistnie, bo po prostu ograniczyła straty. To jest tak, jakby można powiedzieć, ktoś przestał być rozrzutny i nagle patrz, ile ma pieniędzy na koncie, nie? Bo przestaje wydawać na pierdoły. Jesteś niezwykle obrazowy w swoich opisach i w
swoich porównaniach. Ja mam nadzieję, że większość ze słuchaczy to doceni, bo to po prostu trafia do głowy, choć faktycznie w pierwszym odruchu może być lekko szokujące. Okej, i teraz pani bądź pan, który się suplementuje tym wszystkim, o czym powiedziałeś, wpada na pomysł. Zostanę sportowcem. Oprócz mojej pracy biurowej, ja teraz grzmotnę triatlon, Ironmana bądź fitness sylwetkowy. W związku z tym dokłada do tej swojej rzeczywistości masę wysiłku fizycznego i tak naprawdę zmienia swoją rzeczywistość w sposób fundamentalny. Jakie suplementy mogą go wybronić przed zapaścią? Jakie suplementy przy performansie, mówiąc inaczej, szczególnie? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o performance, to też musimy dowiedzieć się, jaki to jest, bo jeżeli to jest faktycznie ten triatlon, maraton, czy jakieś takie inne formy wydolnościowe, to z pewnością nie może nam zabraknąć naszego paliwa. Mówmy się, że paliwem do tego typu aktywności jest glikogen mięśniowy, który my pozyskujemy z węglowodanów, czyli po pierwsze, dosyć słabym pomysłem byłaby tu dieta low carb, czy dieta keto, czy dieta carnivore. Tutaj jednak trzeba tych rodzynek, tego ryżu, makaronu, płatków owsianych, miodu, soków, naprawdę zmieścić w sporym udziale. Czyli czy to są formy węglowodanów prostych, a więc cukry, czy węglowodany skrobiowe pozyskane z bulw, a więc bataty, ziemniaki, topinambur, lub też produkty zbożowe, a więc tutaj i pieczywo, i mówimy o mące, i o naleśniku, i o jakichś plackach pieczonych na patelni, o cieście nawet, tak, na upartego, oraz właśnie tych owsiankach, ryżankach, komosankach. To jest naprawdę super. Zaraz potem trzeba wziąć pod uwagę coś takiego jak buforowanie naszego mleczanu. Każdy z nas zna to uczucie, kiedy pobiegnie trochę za daleko, trochę za szybko i po prostu robimy się troszeczkę tacy sinobladzi. Mamy takie uczucie, jakbyśmy zaraz mieli zwymiotować, a bardzo często również do tego dochodzi takie uczucie trzęsących się rąk, czy też nóg i tak dalej. To jest moment, w którym przebiliśmy próg mleczanowy, więc tak naprawdę za mocno zakwasiliśmy swoje mięśnie. Tak? Tutaj mówimy o tym, że podczas hydrolizy ATP, czyli rozpadu tego związku energetycznego, dochodzi do po prostu powstania dużej ilości kwasów, protonów i z tego powodu właśnie mówimy, że nasze mięśnie są zakwaszone. Gdyby przyszedł pan doktor, to by nas dziabnął w palec, zobaczył, że stężenie mleczanu jest bardzo, bardzo duże. Więc w tym przypadku warto jest zastosować bufory mleczanu, takie jak na przykład kreatyna i beta-alanina. Najlepiej, jeżeli połączymy te dwa produkty w całość. Czyli przed treningiem kreatynka, monohydrat jako 5 gramów plus 2-3 gramy beta-alaniny. Naprawdę robi to fenomenalną robotę i bardzo często te efekty tej suplementacji są odczuwane niemalże od razu, a po efekcie powiedzmy 2-3 miesięcy, no efekty się zwiększają, więc mam nadzieję, że ktoś nie wpada na pomysł, że za tydzień jest półmaraton, teraz siedzę na kanapie i piję piwo, ale go przebiegnę, no bo do tego jednak potrzebne jest pewne przygotowanie. Natomiast jeżeli ktoś takie naprawdę rzetelne przygotowania typowo pod to, czyli ta sprawność podstawowa już jest od pół roku, a teraz stwierdzamy, dobra, już umiem trochę robić przysiady, wykroki i tak dalej, już te bolesności mięśniowe po tych wysiłkach nie występują tak dramatycznie, no to teraz właśnie pójdziemy typowo pod budowanie wydolności. I w tym momencie te 2-3 miesiące dobrze przepracowane umożliwiają taki amatorski start i wtedy ta beta-alanina i kreatyna do tego podstawowego zestawu, o którym mówiliśmy, czyli właśnie probiotyki, witamina D, witaminy grupy B i tak dalej, baza pozostaje. To wtedy jest dobre. Dokładnie. Świetnie. Tym bardziej, że musimy wziąć pod uwagę fakt taki, że rekreacja ruchowa to zdrowie, ale sport to nie zdrowie. Tak. Przez sport do kalectwa, jak mawiają bardzo często lekarze, to jest coś, co nasze ciało nie potrafi skompensować. I tutaj dochodzi do tak zwanego termicznego przegrzania bariery jelita cienkiego, bo to jelito jest trochę niedokrwione, niedotlenione, no bo jednak ta krew pompuje się przez płuca i serce do naszych mięśni, więc to jelito niestety dostaje dosyć duży bodziec z perspektywy tego wytwarzanego kortyzolu podczas wysiłku i tam probiotyki są bardzo ważne, dlatego że jest tak zwana klątwa maratończyka, czyli 25%, 1 na 4 maratończyków ląduje w krzaczkach, tak, z takim rozwolnieniem. Dlatego, żeby tego typu atrakcji sobie nie zapewnić, no to po prostu musimy wziąć pod uwagę, że ten mikrobiom też musi być dobrze zadbany. Może być też tak naprawdę przedstartowe wsparcie w postaci właśnie tego wcześniej wymienianego preparatu Samprobi IBS, albo samego szczepu LGG, albo może być to nawet laktoferyna. To jest bardzo dobre zabezpieczenie, jeżeli słucha nas ktoś, kto ten sport długodystansowy, maraton, triatlon, duatlon i tak dalej ma gdzieś tam z tyłu głowy, bardzo dobre pomysły, żeby właśnie zmniejszyć szansę tego, że to my będziemy teraz gdzieś tam w rowie załatwiali swoje biznesy. Naprawdę dobra opcja. Jasne. A teraz trochę inna sytuacja, to już taka ostatnia, czyli może nie sportowy performance, ale jest duży stres, jest duży projekt, jest potrzeba, żeby być kognitywnie sprawnym jak nigdy. I co wtedy do bazy dorzucamy?
stres i kognitywna sprawność. I tutaj jest pewnie przestrzeń na nutropy, na adaptogeny, taka jeszcze większa, na takiego właśnie dodatkowego boosta. Potrzebujemy stać się superhuman na jakiś czas, mentalnie. Tutaj może trochę też będę nudny, albo mam nadzieję, że to też troszeczkę odczaruje pewne widzenie tego naszego performance'u mózgowego. Przede wszystkim powinniśmy dobrze spać. Dobry sen jest gwarancją tego, że nazajutrz mamy świetny nastrój, jesteśmy sprawni intelektualnie, jesteśmy dużo bardziej kreatywni, a nie na zasadzie, dobra, nie wiem, idźmy dalej, kolejny punkt, po prostu dobra, pchnijmy, żeby check, po prostu wyjść z tego wody. Tak jest. Także w tym przypadku sen przede wszystkim. Tutaj, jeżeli chodzi o sen, to faza sen i faza REM, czyli te fazy snu głębokiego i płytkiego odpowiednio, dbają o to, żebyśmy my mogli faktycznie być zregenerowani fizycznie i psychicznie. I w ramach architektury snu tutaj też warto jest wymienić kilka czynników środowiskowych, takich jak chociażby ekspozycja na sztuczne światło niebieskie, a więc elektronika, laptopy, telewizory, smartfony i tak dalej, na godzinę przed snem powinniśmy raczej wyrzucić. Nie powinniśmy też mieć jakichś stresujących sytuacji na godzinę przed snem. Powinniśmy też dobrze zjeść. Tutaj pojawia się taka opcja na tak zwanego carb nighta, czyli na posiłek, który zawiera około 30-40 gramów węglowodanów, czyli tak z grubsza pół paczki ryżu, natomiast nie ma tam dużej ilości białek ani tłuszczów. Wtedy łatwiej jest nam właśnie podnieść ten poziom tryptofanu przy barierze krew-mózg, z którego powstanie serotonina i naprawdę ten sen będzie wysokojakościowy, głęboki. Tutaj znowu sam ProBS, tak, czyli ten L-tartarum 299V może wspomóc tą prawą stronę metabolizmu serotoniny, o czym mówiliśmy wcześniej w tym zespole serotoninowym, także naprawdę super opcja. Natomiast jeżeli chodzi o sam sen, to też jest wiele suplementów, które go wspomagają. Jest na przykład wiśnia Montmorency, tak zwana tart cherry, cierpka wiśnia. Jest L-tanina, która też fantastycznie stabilizuje nasz nastrój. Jest ETAS, czyli enzyme-treated asparagus. Ten ETAS to jest w ogóle taka szara eminencja, dlatego że jest to produkt, który ma 300 badań klinicznych, ale bardzo często spotykam się z tym, że nawet dietetycy, nawet osoby, które siedzą w branży suplementacyjnej, pierwsze słyszą o tym, a Japończycy tak naprawdę szczycą się bardzo tym, że jedyni na świecie wytwarzają właśnie ten naturalny związek ze szpaga, który stymuluje białka szoku cieplnego HSP70. Jest też męczennica cielista, czyli pasiflora incarnata, jest maka, korzeń, który też dba o to, żeby drąg zapłonął i tak dalej, także ma naprawdę wielowymiarowe działanie. I tutaj myślę, że takie właśnie preparaty jak Sleep Power, to jest chyba taki czołowy naprawdę na rynku, który może wspomóc to zasypianie, super sprawa. Z drugiej strony same funkcje kognitywne, czyli co zrobić takiego, aby nasz mózg był dobrze nastrojony, jak taka po prostu naprawdę orkiestra symfoniczna grał piękną melodię. Przede wszystkim nie możemy zajeżdżać naszego mózgu. Wiele osób uważa, że jak wypije trzecią, czwartą i piątą kawę, to będzie jeszcze bardziej produktywnymi. Niestety życie ich szybko weryfikuje, że są tylko bardziej poirytowani, są wielowątkowi i nie są w stanie skupić się na jednym wyznaczonym zadaniu. Więc sytuację możemy poratować wtedy właśnie tą wspomnianą przed chwilą L-teaniną, czyli tym ekstraktem z liści zielonej herbaty, który powoduje, że te nasze fale mózgu wchodzą w częstotliwość alfa. Teraz alfa ma taką bardzo fajną nazwę po angielsku, trudniej to powiedzieć po polsku, bo to jest wakeful relaxation, czyli z jednej strony jesteśmy czujni, a z drugiej strony jesteśmy spokojni. I to jest coś takiego, co faktycznie doskonale stabilizuje nasz nastrój. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście po trzeciej, czwartej kawie i już nie ogarniacie, jak macie na imię, to L-teanina w 100-200 mg naprawdę Was bardzo pięknie uratuje. Natomiast są też takie staki, które dają nam na przykład wsparcie z perspektywy fosfolipidów, jak fosfatydyloseryna, wsparcią antyoksydacyjne dla mózgu, jak sinetrol, właśnie wspomniana L-teanina, Lion's Mane, czyli Hericium erinaceus, czy też sukrówka jeżowata, zwał jak zwał, taki bardzo fajny grzyb, który daje nam właściwości prokognitywne, Bacopa monieri, czyli bakopa drobnolistna, witaminy znowu, B6, B9, B12, to jest wszystko to, co bardzo dobrze dba o wasz nastrój, o produktywność, więc tutaj mówimy o takim kompletnym wsparciu nootropowym i tutaj na przykład przykładem tego typu produktu jest Brain Power, także można naprawdę bardzo fajnie sobie to poskładać, ale też znam wiele osób, które budują własnoręcznie takie staki, na przykład biorą pod uwagę zwykłą małą czarną, czyli dostarczają sobie kofeiny, a do tego stosują na przykład CDP cholinę albo alfa GPC, czyli to są jednostki, które opierają się na cholinie i w ten sposób budują acetylocholinę, taki neuroprzekaźnik, który też powoduje, że my wykonujemy zadania w sposób prawidłowy. Gdyby ktoś miał problemy z sudoku, czy nie wiem, które, gdzie dokumenty, jak to wszystko poskładać, jak to uporządkować, to naprawdę acetylocholina pomaga nam na te sudoku, działania zrealizować. Pomaga na sudoku i na skrable. Tak. I na skrable, dokładnie. Okay. Także tutaj doping mózgu jest naprawdę szeroki, ale były też fajne badania pokazywane przy udziale szachistów. No wydaje mi się, że szachiści to jest taka grupa sportowców, która ewidentnie musi bardzo mocno myśleć i wyprzedzać te wszystkie ruchy i tam właśnie suplementacja tymi składnikami nootropowymi, które wymieniłem, CDP cholina, alfa GPC, huperzyna A, Lion's Mane, fosfatydyloseryna, bakopa monieri, faktycznie realnie pokazuje, że ten performance wzrasta.
Fantastycznie. Kuba, myślę, że to wszystko, co możemy w tym podcaście poruszyć, jeśli chodzi o grupy produktowe. Znowu, tak jak powiedziałeś, my się prześlizgujemy po temacie, liżemy go jedynie trochę, pewnie głównie po to, żeby uświadomić wszystkim, jak bardzo powinni poszukać spersonalizowanej i takiej głębszej pomocy czy wsparcia fachowca. I jeżeli taką rolę ten podcast odegra, to ja będę usatysfakcjonowany. Ale jeszcze takie techniczne dwa pytania. Po pierwsze, kiedy te pigułeczki łykać? Czy, panie kochany, po śniadaniu, czy po kolacji, czy może tak bum o 12 w samo południe? A druga sprawa, jak często w ogóle weryfikować, czy jest jakiś taki cykl, według którego powinniśmy weryfikować przyjmowane przez nas suple raz do roku? I czy w ogóle cykliczność suplementacji, myślę, że tak, bo cykliczność w naszym życiu jest w ogóle istotna, czy cykliczność w suplementacji jest istotnym elementem? Czyli inne suplementy bierzemy od listopada do marca, albo inne suplementy bierzemy w czasie trwania roku szkolnego, no w zależności od tego, jak te cykle nam tam się bujają. Czyli kiedy bierzemy i czy zmieniamy? Wiesz co, Michał, wydaje mi się, że na to drugie pytanie sam odpowiedziałeś bardzo dobrze, czyli ta cykliczność jest ważna i uważam, że tutaj nawet ten sezon, gdzie każdy pediatra powie, że tak, dzieci potrafią chorować normalnie, nawet te zdrowe dzieci z dobrą odpornością, około 8 do 12 razy w roku, gdzie 80% tych infekcji jest w czasie od września do końca marca. No tak, tak. Także w tym okresie właśnie jesienno-wiosennym, tak, powiedzmy te pół roku, warto jest przede wszystkim skupić się na tej witaminie D3, na probiotykach, tak, tam typowo. Jeżeli chodzi o cykliczność dotyczącą jakiegoś wzmożonego obciążenia, czy to stresem, czy jakimiś zadaniami umysłowymi, to tam faktycznie to wsparcie nootropowe, taki właśnie brain power i tak dalej, mile jest widziane. Jeżeli mamy też zarywane nocki i wiemy, że po prostu no, ten sen u nas trochę kuleje, to wsparcie tych suplementów poprawiających wysypianie, jak Sleep Power, naprawdę super opcja. Za to część produktów powinniśmy suplementować moim zdaniem 365 dni w roku, tak jak właśnie magnez, cynk, selen, witaminy grupy B, czy też nawet te kwasy omega-3. Ale powiem Ci, że jak ja przyjmuję u nas w poradni żywieniowej, w poradni dietetycznej BUL pacjentów, to bardzo często robię tak, że jak widzę na przykład te deficyty witamin grupy B, widzę wysoki poziom homocysteiny, co jest współmierne, to daję tą suplementację na 2 miesiące i tutaj pojawia się bardzo często taki preparat jak witamin Best, który poza składnikami mineralnymi bardzo cennymi ma właśnie piękne formy i dawki terapeutyczne tych witamin grupy B i po 2 miesiącach najczęściej ten poziom jest wyprostowany do tego stopnia, że mówię, ok, teraz możemy poradzić sobie już na optymalnej, nieprzetworzonej, zdrowej diecie, zróżnicowanej, ewentualnie raz, 2 razy w tygodniu kapsułeczkę sobie proszę podrzucić, żeby gdzieś tam dorzucić do pieca trochę tego wszystkiego. Więc a propos tej sezonowości czy trwałości tej suplementacji, tu jest naprawdę różnie, tak samo jak w przypadku probiotyków. Mówiliśmy też wcześniej, że 1 miesiąc to jest absolutne minimum do tego, żeby coś poczuć pod wpływem probiotyków, natomiast badania pokazują, że 3-4 miesiące ciągiem powinniśmy stosować te preparaty probiotyczne, a potem możemy przejść do tak zwanej terapii pulsacyjnej. 10 dni stosować, 20 dni nie, więc powiedzmy, zaraz będzie początek marca, to od 1 do 10 marca bierzemy probiotyk, a potem do końca marca nie bierzemy. I znowu, 1 do 10 kwietnia bierzemy, potem nie bierzemy. To jest naprawdę bardzo fajna sytuacja. Natomiast kiedy co brać? Czy rano, w południe, do obiadu? Przede wszystkim uważam, że brać to tak, aby pacjent mógł to przyjmować, bo często ja na przykład rozkładam pacjentowi na 4 posiłki, typu śniadanie, drugie śniadanie, kolacja i coś typowo przed snem. I pacjent mówi, wie pan co, wszystko bardzo fajnie, no ja dostałem nawet tego pillboxa od waszej poradni, żeby sobie te kapsułki po prostu przygotować, porcjować, super, ale jest mi to niebywale ciężko zrobić. Czy my, panie Kubo, możemy zrobić tak, że coś będzie na śniadanie, zanim pójdę do pracy i potem na kolację, jak już z tej roboty wrócę, jestem już w domu, mogę to wszystko kontrolować? Możemy. Mówię, no okej, możemy, tak? Być może część tam zajdzie jakiejś interakcji, natomiast taką podstawową zasadą jest też to, aby preparaty probiotyczne rozdzielać. Zasada jest prosta. Jeden preparat probiotyczny do jednego posiłku. Okay. Czyli jeśli sam probi IBS do śniadania, to bezbiotyk do kolacji. Witaminy grupy B najczęściej bierzemy w pierwszej części dnia z tego powodu, że wiele z nich, zwłaszcza B12 i 9, ma takie działanie pobudzające nasz umysł. No więc na kolację przed snem nie chcemy się wiksować, nie chcemy się pobudzać, tylko raczej chcemy się tonizować. A więc idziemy zgodnie z tym, że jeżeli coś wspiera sen, no to wiadomo, bierzemy to przed snem. Jeżeli coś pobudza koncentrację, kognitywne funkcje, bierzemy to raczej w pierwszej części dnia. Okay. No tutaj znowu musielibyśmy kolejny podcast zmienić, żeby każdy z tych elementów wyróżnić, że to przed, a to po i tak dalej, ale wydaje mi się, że tak zdroworozsądkowo wyjaśniliśmy przynajmniej w tej podstawowej wersji. Zdecydowanie tak. Kuba, czyste złoto. Ja jeszcze miałem ostatnie pytanie, ale właściwie cały ten podcast był na nie odpowiedzią. Pytanie brzmiało, kiedy i z czym pójść do fachowca? Pójść ze sobą już dziś.
prawdopodobnie. I oczywiście nie czekać na to, aż będziemy chorzy, bo chorzy będziemy na pewno, jeżeli nie pójdziemy, ale wtedy ta terapia będzie dużo bardziej bolesna, dużo bardziej skomplikowana, dużo droższa i myślę, że każdy po wysłuchaniu tego, co miałeś do powiedzenia, z jednej strony złapał taką ogólną zasadę, ale ma świadomość tego, że bez fachowej pomocy to będzie suboptymalne i też biorąc pod uwagę to, ile możemy z jednej strony zyskać na zdrowiu, a z drugiej strony nawet zaoszczędzić pieniędzy, wykupując te wszystkie preparaty, to myślę, że to jest po prostu dobra inwestycja, żeby pójść do dietetyka i się gruntownie z nim tam poczelędżować, co i kiedy powinienem brać. Jeżeli mielibyśmy skierować ludzi do ciebie, to oczywiście oprócz konsumpcji całej masy materiałów, które są dostępne w necie, rozumiem, że kierujemy do Biwella. Tak, do Biwella, do naszej poradni dietetycznej. Poradnia Biwella. A jeżeli dla kogoś ten temat suplementacji czy probiotykoterapii wydał się ciekawy, to także zapraszam na moją platformę szkoleniową online, czyli Maurycz TV. Tam też jest naprawdę gro tematów, prawie 50 szkoleń, także jak macie SIBO, macie reflux, macie kłopoty z bezsennością, ze stresem, chcecie wiedzieć, jak przyjmować probiotyki, macie autoimmunologię, naprawdę każdy dla siebie znajdzie coś fajnego i te szkolenia też są bardzo rzetelne, mięsne, że tak powiem, tak, czyli taki konkret. I nie trzeba być dietetykiem czy trenerem, żeby to wszystko też przesłuchać. Wystarczy potem nawet pewne luki uzupełnić z internetu jakąś wiedzą i naprawdę wiecie, co robić, a czego nie robić. Kuba, dziękuję Ci bardzo w imieniu słuchaczy, ale również, a może przede wszystkim w imieniu swoim, bo tak jak powiedziałem na początku, to taki dosyć egoistyczny podcast, bo sam chciałem tego wszystkiego wysłuchać dla moich własnych, zdrowotnych, codziennych potrzeb. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni Kuba Maurycz w Brodatoku, bo jesteś skarbnicą wiedzy i mówię to naprawdę nie po to, żeby było miło, tylko z wielkim szacunkiem. Szapoba, wiem, że musisz uciekać. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Dokładnie, dziękuję bardzo. Piąteczka, a ja jeszcze pozostawię naszych słuchaczy z takim elementem refleksji, bo a propos tego, co mówiłeś, że jeżeli nie zadbamy o zdrowie teraz, to z pewnością będziemy mieli potem problem w przyszłości, to japońscy naukowcy przeliczyli sobie, że każdy dolar zainwestowany w profilaktykę zwraca się w 17 dolarach kosztów leczenia. Także, żeby potem nie płacić 17 dolków za leczenie, to ten dolar w profilaktykę warto jest wrzucić. Ja bym uwierzył japońskim naukowcom i tym mocnym zakończeniem żegnamy się ze wszystkimi. Na razie. Dzięki bardzo. Hej. Gratulacje. Odsłuchaliście właśnie kolejny odcinek podcastu Brodatok. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas stracony. Jeżeli tak było w istocie, to mam prośbę. Subskrybujcie kanał, oceniajcie, dawajcie gwiazdki i cokolwiek tam na Waszej platformie robić można, żeby podcast miał szansę zaistnieć. Dzielcie się proszę ze mną swoimi opiniami, najlepiej korzystając z kontaktu mailowego na brodatok.pl. I najważniejsze, nie kiście tej wiedzy dla siebie. Udostępnijcie bliskim i znajomym. Niech oni również mają szansę skorzystać z tej brodomądrości. Słyszymy się już niedługo.